Dobra, jeszcze raz przewinę o 2-4H. U kogo miałem te questy porobić? U... Tu jest Misty, Wells, Klub... Glen? Dobrze mówię, czy to nie u niej? Dobra, oddajmy dług dla Wiktora. Tu chyba trzeba na prawdziwo poczekać. Basilisk jest gotowy. Chcesz się przejechać? Jasne, zaraz tam będę. Kurwa, jest zajebisty. No, właśnie słyszę. Kurwa! Nie dało się tego ominąć. Ale ona pewnie w tym barze siedzi, więc do baru trzeba pojechać. To jest ten bazylisk? Wszystko już gotowe? Hej, B. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Oj, po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. To 17-letnie. Kurwa. Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić? Może powinnaś... Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. Co myślisz? Już wiem, czemu nazywają je trumnami. Sterujesz tym bezpośrednio z hotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Okej, więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, podoba ci się. Okej, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. Co on tak panikuje? Okej, zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek.
cienko się prowadzi. Jasne, przelatujesz nad wszystkimi. Teraz jedź wzdłuż linii. Dojedź do... I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. W lewo! Ach, no trudno. To jeszcze raz. Brawo! No i tak to się robi. Brawo! Świetnie. Kurwa, jaki klot z tego. To teraz postrzelam. Zatrzymaj się i aktywuj system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tam te wraki. Dobra, są już definitywne. Dobrze! Dziesięć na dziesięć. Okej, ćwiczenia skończone. Vi, pamiętasz, jak ci mówiłam o tych impulsach? To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisko muszą działać w pewnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Zróbmy to. O kurwa. Znaleźli nas. Musimy sprawdzić, co z obozem. Urafeni! Cała banda, nie odpuszczą! Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość, Sol! To załatw ich! A potem rusz tu dupę i przydaj się na coś! Jedziemy od razu do obozu! Musimy pomóc naszym! Teraz będziemy na miejscu. Okej, widzę pana. Trochę się zdziwią. Okej, Vi. Do roboty. Będziemy się dymać. My na Golasa jesteśmy, czy nie? Się ubraliśmy. O kurwa. Życzę. Czekaj no sekundę. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem, ale zmieniłem zdanie.
Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej, no to wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? No kto tu dyma szyfował? No kto? To był interesujący dzień. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Kurwa. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i możesz liczyć na Aldecaldos. Artwy podkreślenie Broda wysłał ZTU-5. Chłop przyznał się do błędu. Widać, kurwa, że to science fiction. Jebany scam. To mi się podoba. Kurwa mać. Piwo? Lemoniada? Co na jasnowi? Weź się od niej odpierdol. Kończysz już? Musa też mocno obejrzał. No co jest, kurwa? Mam coś wziąć, czy co? No nie pierdol się coś. Piwo. Za szczęśliwe zakończenie. Będzie mi brakowało tych naszych eskapad. Mnie też. Ale z drugiej strony, kto powiedział, że to już koniec? Wi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Ja pierdolę. No dałaś dupy, to spierdalaj. O, to najlepsza reakcja. O. Chciałbym panom. Naprawdę. Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. Słaba głowa, widzowie. Vi? Mocny dom wjechał. Panom, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Gdzie my jesteśmy? Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię z nami. Gdzie? Przenieśliśmy obóz. Jest bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą. O, Vi. Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? To nic takiego. Już mi lepiej. Kurwa, właśnie widzę. Powiesz mi, co się z tobą dzieje?
Czy będziesz dalej odstawiać ten pierdolony teatrzyk? Jeśli ci powiem nigdy prawdę, nie mów babie prawdy. Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Vi, posłuchaj mnie. Nie możesz mi powiedzieć niczego, co zmieniłoby moje... Zresztą, przestań pierdolić i mów, o co chodzi. Dobra, powiemy jej prawdę, to pomyśli, że jesteśmy pierdolnięci i nam nie uwierzy. Idę się odlać. Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. Żony żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? Takiego kurwa kebaba jutro zjem. Takiego. Hey. Od takiego kurwa. Mów do mnie. Od kutasa do dupy, kurwa. Panam, konstrukt Silverhanda sieje spustoszenie w mojej głowie. To niemożliwe. To po prostu kurwa niemożliwe. Johnny Silverhand? Słuchaj, a próbowałeś z kimś, no wiesz, pogadać? To nie jest sprawa dla terapeuty. Ten konstrukt jest jak nowotwór. Z każdym dniem coraz groźniejszy. Ty naprawdę nie żartujesz. Próbuję z tym żyć, a raczej im przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Jest już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Sad wysłał ZEU5. Japczan kupiłem z twoim kodem Cyberpunk i pobiera mi się na jakimś Gok Galaxy, a my z Lalem Zetona tak? Steam. Te smasz tam czy kosinus odjebałem. Właśnie ja mam na Steamie, nie? Ale ja ci powiem, że na Gogu jest lepszy. Nie wiem, Wiedźmina miałem na Steamie i na Gogu, to na Gogu lepiej działał. Gok jest spoko ogólnie. Gok to jest taka inna platforma. Troszeczkę może, no... Wiadomo, większość woli na Steamie, ale GOG jest troszeczkę lepszy. Tam się nigdy nic nie zacina, nie zacina, nie ma jakichś problemów. Vi, coś nie tak? Dzięki, Mitch. Ale będę musiał się zbierać. Ledwo stanąłeś na nogi, Vi. Uważaj na siebie, okej? Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Aldecaldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy. No ta, to jest platforma jakaś CD Projekt związana. Nie wiem, czy to ich, czy związana, nie wiem. A historii starożytnej Wasina też nie ma? Dobra, weź te domaknie i już do nas wracaj. Mhm. A Jezu, jaka wkurwiona. Głupia. Głupia baba. Znam tę okolicę jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Vi! Witaj wśród żywych! No wreszcie książę się obudził. Hej! Ale wiesz, to wszystko tutaj... To tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Vi, wracając do naszej rozmowy,
Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być Arpisur, ktoś, zawsze pyta. Kto będzie w stanie... Szczerze? Pamiętasz Helmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. No już spierdalaj, no. Gdzie jest mój... A dokąd ona mnie odprowadziła? Gdzie jest moja fura? Dobra, pożyczę sobie którąś ich, ale... No chyba nie mam tym czołgiem jechać. A ty co, jesz powietrze? Jeszcze jeden romans z nią można zrobić? Gdzie ona jest? Polecasz jakieś konkretne wszczepy? Wiesz, z wszczepami jak z butami. Każdy potrzebuje innych. Coś, czego używa Netrunner, niekoniecznie przyda się Solosowi. Ale jeśli spędzasz dużo czasu na Badlandach, warto zainwestować w sprzęt maskujący. Holoskórę, dynamiczny kamuflaż i tak dalej. Ta okolica może wyglądać na bezludną, zwłaszcza w porównaniu zapisałem, z miastem. Zapisałem, kliknąłem w 5. Ale tak nie. Widzicie, takie czerwone na górze się lepiej zaświeca. Poruszać się tu po cichu, nie zwracając na siebie uwagi. Bo inaczej może zrobić się nieprzyjemnie. Wiem. Wychowałem się z bakerami. A, no to nie muszę ci tego tłumaczyć. Kurwa, mam 24k, widzowie. No albo szczepy, albo oddajemy hajs dla zioma. Ja bym wolał oddać hajs. O, nowe bronie. Chcę sobie coś wszczepić. Konkret, to lubię. A co mają, tak z ciekawości? Dobra, spierdalę, bo zaraz mnie na hajs opierdolą. Hej, Vi. Jak tam sytuacja z Rogue? Jest nieźle. Odpukać. Dogadałyście się? Na razie skutecznie się unikamy. Jak dla mnie, tak może zostać. Nie mieliście żadnych problemów z Kang Tao? Na razie nie. Wysłali dodatkowe patrole w okolicy stacji, ale są przekonani, że to Rafeni rozjebali im AV-kę i zaatakowali obstawę Helmana. Właściciel stacji też trzyma się tej wersji, więc jesteśmy chwilowo kryci. Co słychać? Zależy, o co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standardowe usycham z tęsknoty. No, widzę, że sam mógłbyś ze sobą poprowadzić tę rozmowę. To z przyzwyczajenia? Pana. Tęskniłam, draniu. Tęskniłam. Jak Jake? Trzyma się? Ledwo. Zatamowaliśmy krwawienie, ale bez tego wszczepu. Załatwimy go. Jeszcze nie wiem jak, ale go załatwimy. Masz moje słowo.
Mam szybko podróż na fioletowy. O, mordeczki. Dziękuję wam za pomoc. Ale dla ciebie to był fioletowy daltonisto? Mordo. Nie znasz się na kolorach, mordo. Ej. Co się dzieje? Nie uciekniemy. Nie chcę. Cyberprzygoda! Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić. Zatrzymaj je póki co. Tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabiorę ich ze sobą do grobu, Wiktor. Wiesz. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciół? Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. Ale drożyzna. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i jakby symboliczne. W takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinieneś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. To spierdalaj. Mapa. Gdzie jest ten? Widzowie, gdzie jest ten bar? To jest to? Nie, czekaj. Ten taki sławny bar. Afterlife, no. Jest na mapie Afterlife zaznaczone. Ty, przecież on jest obok Wiktora, kurwa. To wy, kurwa, zapomnieliście? Tu jest Wiktor. Gdzie? Więc musiałem. Podzwonię i wyjeżdżę. Nie, czekaj. To kurwa? Spójrzcie na ich martwe oczy! Dzięki, Jasiu Kok, za trzy gifciki. Nie, czekaj, to nie jest obok. Kurwa, to jeszcze nie? Jasny gwint, nie pamiętam. No gdzie? Ta, tej Rogue szuka. Bo podobno u niej jest legendarna broń tego Johna Wicka. Wtedy bym już tylko rewolwery rozwijał, widzowie. I bym został rewolwerowcem. Mamy taką misję, jak widzimy się w Afterlife? Ja nie widzę. O! Ja pierdolę. No nie, to trzeba zadzwonić do mamy Wills. Mamy Wellesa. Czekaj, Wells to był ten Jack? Nie. Tak? Zadzwonimy do niej. V? Dawno cię nie słyszałam. Od śmierci Jackiego. Chciałem zadzwonić wcześniej, ale sama rozumiesz. Miałeś na głowie bardzo ważne sprawy, co? Co się dzieje? Chciałbym zapytać, jak się czujesz. Źle. No nie ten bar. Rodzice nie powinni chować swoich dzieci. A mnie zabrano nawet tę możliwość. Ale nie martw się o mnie, poradzę sobie.
Podejrzewam, że dalej zajmujesz się tym samym, co wcześniej. Zrób coś dla mnie i nie daj się zabić. Trzymaj się, chłopaku. To nie wiem, gdzie to jest. Noż ty, kurwo. Oglądaliście, widzowie, tego klocucha, jak ocenia Cyberpunka? Zobaczcie sobie potem. O, ja chyba powinienem wyżej... Co? Wyżej niż usługi, czy nie? Czy będzie jakaś fabułka dzisiaj? A może dotkniemy, ale nie wiem. Możecie i spać, jak jesteście zmęczeni. Mogę nie ruszać fabuły. Bo robię sobie poboczne. Pusto w tej ty kurwa, ja z Jackiem w jednym łóżku spałem, dopiero się szczaiłem. Klucz do motoru Jackiego. To jeden z tych? O to? Skrywam atencyjną kurwę. Stracił przyjaciela. Dziwisz mu się? Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. Znowu komuś w bloku odwaliło? To prywatna wizyta. Zajmij się swoimi sprawami. To się pierdol, cwalu. Już nie znam, spierdalaj. Jak dostanę pistolet, to może być koniec. Tam podobno pistolet i broń jest tego. I samochód. Jackiego. Jackiego, Johnego, kurwa mać. Jaki, myślałem, że Jackie z Jackiem Chanem się na rozumy pozamieniałem. Weź mi kurwa, nie denerwuj. Kop, 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 kop. Czy to tu, czy to tu? Czy to tu? Odsuń się! No tu jest Afterlife. Ej. A co ty tutaj? Ej, hej. Wypierdalaj. Hej. Claire, a? Przyszedłeś pogadać o robocie? Pierdalaj. Co z tego, że wiem, jak się zastanawiałem. Nie masz dla mnie jakiejś roboty? Nie. Będzie nic. Szam zawsze przenosi nam życie. Nie dla ciebie. Co nie, Szam? No, uważaj, bo ci odpowiem. Skup się lepiej na robocie. Przed akcją poślemy tam drony, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka w gówno. Masz ze mną jakiś problem? Inni fikserzy nie mają. Ale ja w przeciwieństwie do nich nie zajmuję się drobnicą. Ludzie w Afterlife mają za sobą dziesiątki wspólnych akcji. Ufaj. Ryzykujemy. A teraz postaw się w mojej sytuacji. Jak myślisz, jak zareagowaliby na wiadomość, że dołączam się do któregoś zespołu? Mieliście jedną akcję z Dexem i koncertowo ją spierdoliliście. Wiesz, że to nieprawda. I co z tego? Nie chodzi o kompetencje. Ważne, co oni o tobie myślą.
Właśnie dlatego pracujesz sam. Rób to, co ci najlepiej wychodzi. Udało się. Ta akcja z Hellmanem. Wiem. Odciąć pół Night City od prądu, żeby strącić a co z typkiem, co wygrał giveawaya? No jak go nie ma, to jutro rozdam dla subów i chuj. A teraz jak się załatwia sprawy? Na chłodno. Więcej kalkulacji, mniej improwizacji. Brzmisz tak, jakbyś tęskniła za starymi czasami. Nie chciałabym być wtedy fikserką. Tego jednego jestem pewna. Spora w tym wszystkim zasługa panom. Bez niej bym tego nie zrobił. Wiem i dlatego poleciłam ci właśnie ją. To wszystko? Mogę ci zadać osobiste pytanie? Jeśli lubisz ryzyko, śmiało. Znałaś Johnego Silverhanda. Jaki był? Johnny? Bo po 50 latach zostały po nim różne legendy. Kurwa, chciałem często odkucnąć się. A ja wiem, że byliście blisko, dlatego pytam. Jaki był? Silny, bezczelny, bezkompromisowy. Potrafiłby podpalić połowę miasta, żeby tylko dowieść swojej racji. A drugą połowę podpaliłby dla zabawy. Zupełnie jak dziecko. Urocze dziecko z zapałkami i kanistrem benzyny. Ciężka sprawa. Nawet nie wiesz jak bardzo. Nieważne, nie będę rozmawiać o zmarłych. No i jak ja mam od niej questa dostać? Jest przepis na tą broń Silverhanda? Serio myślałeś, że najlepszym sposobem na szybką kasę jest pominąć fiksera? Następnego dnia nikt nie odebrał do mnie telefonu. Jakbym umarł, odcięła mnie. Masz szczęście, że chodzi o Reginę. Ona jest delikatna. Inny fikser kazałby jeszcze połamać ci nogi. Będzie zapis z live'a. U tej chyba całkiem spoko nabije reputację. Strasznie cię nosi, co? Tak. Co to za wyścigi? Tutaj nie pogadamy. Za duży bajzel. Wpadnij do mnie do garażu, jak już skończę zmianę. Dobra, pogadamy u ciebie. Miłego. Hej, śliczny! Nie rozlewaj! Tak, ty! Cały barmak. Najebane to do domu. O co tej dziwce chodzi? O kurwa, proszę. Odwiedź ze dnia? To przewińmy czas do dnia. Też za tobą tęsknię, buziaczek. Ale jaja. A dam se to. Śmieszne.
Dobra, dobra, już się nie zesnę. Inną opcję o Johnie, jak zapytam Rogue? Nie ma szans. To nie zadziała, byczku, ale mogę dla ciebie to zrobić. Gdzie jest bar? A, tu jest bar. Wow, można sobie zdjęcia robić. Nie strzelaj. Co inne o Johnie? Mogę ci zadać osobiste pytanie? Jeśli lubisz ryzyko, śmiało. Mogę jeszcze to zapytać. Jak jest być szefową Afterlife? A ty co? Robisz dla N54 Entertainment? Zresztą nie lubię tego określenia. Szefowa. Brzmi jakbym prowadziła budę z frytkami. To jakie byłoby lepsze? Zdąży z woli, może jutro nie odpalę. Wiesz co? Dodaję te kwestie do swojej listy rzeczy do zrobienia. Gdzieś na samym jej końcu. Mogę ci zadać osobiste pytanie? Jeszcze raz coś Johnny mam zapytać? Jeśli lubisz ryzyko, śmiało. Dobra. Znałaś Johnny'ego... Cię. No i tyle, nic nie mówi więcej. No dobra, widzowie też mnie gonią do spania. Jeden questik i przychodzę. Mam nadzieję, że ten co wybraliśmy, widzowie, jest kurewsko długi. Proszę kończ, bo muszę wcześniej wstać. To jest ostatni questik z Cthulhu. Proszę, nie denerwuj się. Po prostu ja lubię ten nocny vibe, jak mam mniej osób na czacie i kurwa, widzę wiadomości wszystkie. Nie piszecie aż takich głupot, jak to się w dzień dzieje. Puszczam reklamkę dla tych, co śpią i dla tych, co nie śpią. No wiecie, mi tam nie zależy, żeby jakąś średnią utrzymać, nie wiadomo jaką. Bo ja widzowie streamowałem za 30 widzów, więc 3000 o 3 w nocy to jest jebany hit, kurwa. Ja się nigdy nie spodziewałem, że tyle będę miał w dzień. Kurwa, jazda na całego. No piszą, żeby kończyć, bo nie chcą opuścić cyberpunka, a potem będą musieli wody oglądać. Dużo widzów ogląda wody z takich gier. Ja samo to, ile na Wiedźminie wody robiły wyświetleń, a wtedy jeszcze nie zliczało wyświetleń tak jakby ze streama na bieżąco, tylko z, właśnie z postreama, no to ja pierdolę. Bo na streamie potrafiło być powiedzmy 3000 ludzi, nawet 2, bo tam na Wiedźminie było mniej niż na innych grach. A kurwa, na wodach było tyle wyświetleń, że kurwa żaden wod tyle nie miał, nawet tam gdzie miałem po 7000 ludzi. Co dalej, kochana? Claire? Pod samochodem! Cześć, Claire. Niezłe cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. Zero litości dla skurzy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Niezupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Spoko, jestem widok. Niezła, ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Zero litości dla skurwysyny! Będę twoim kierowcą, Claire. 4 wyścigi. Zaczynamy w City Center. Co za gówno? Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej 2 krajach. Cieszy ci się to gość? Możesz kontynuować. Jednak chcesz rozmawiać? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej 2 rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci namiary, gdzie konkretnie. Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia. Związać koło mnie! A, no to akurat widzowie, kończymy. Dziękuję za dzisiaj. Pa, pa. Elo.